imprezie organizowanej tutaj w Koszowach. Tutaj stowarzyszenie, które organizuje tą imprezę, nazywa się Tłoka, czy też z takiego ruskiego języka, bo dzisiaj o tym będziemy rozmawiali, Tołoka. I zanim rozpoczniemy tak oficjalnie tutaj koncertami, tutaj poprosimy panią Anię Szpura, która przyjechała do nas z Kornicy i dwie godziny temu zorganizowała warsztaty korowajczykowe. Zapraszamy panią Anię. O, widzicie, coś tutaj robiliśmy w tak zwanym międzyczasie, nie leniliśmy się. To ja oddaję mikrofon, a przejmę. O, są korowajczyki, nie mogą się przepchać. Zamieniamy się, pani Aniu. O, zamieniamy. Bo chcemy państwa powitać tak po weselnemu troszkę. Witam państwa. Witam państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj miałam przyjemność poprowadzić warsztaty wypieku korowaja i korowajczyków z dziećmi i ich rodzicami. I pokłosiem tych warsztatów są dwa korowaje, które jeden tutaj, dwaj panowie trzymają, a także korowajczyki. Więc zapraszam wszystkie dzieci, które brały udział w warsztatach dzisiaj wraz z rodzicami. Jeżeli są gdzieś tam, bawią się, to tak, zapraszam wszystkich. Dla tych, którzy nie wiedzą, co to jest korowaj weselny, korowaj weselny jest to obrzędowe ciasto drożdżowe, które było bardzo popularne na naszych wschodnich terenach. W tej chwili korowaje wyparły torty. Było to ciasto, które było pieczone podczas specjalnego obrzędu w przeddzień zaślubin państwa młodych. Przez specjalne kobiety, które były wybrane przez matkę panny młodej, które nazywane były korowajnicami, a jedną główną panią, która była najstarsza i najbardziej zacna, była główną korowajnicą, która misiła to ciasto i zagniatała, przygotowywała do wypieku. Na tym korowaju, proszę państwa, znajdowały się różne ozdoby, które były bardzo symboliczne, bo korowaj to jest jedno wielkie ciasto, symbol. Wszystko, co na nim się znajdowało, było symbolem, ale korowaj przede wszystkim oznaczał szczęście. I dzisiaj, proszę państwa, postaramy się tak podzielić te korowaje, żebyście wszyscy państwo je spróbowali chociaż po kawałku. Niestety są jeszcze gorące, po prostu wyjęte z piekarnika. Więc trzeba będzie trochę zaczekać. Po co, panie wójcie? Może pan pobłogosławi dzisiejsze spotkanie. Dziękuję, panie Czarku, panie prezesie, za rozpoczęcie tak naprawdę. Witam wszystkich serdecznie na pikniku rodzinnym w Koszalach. Dziękuję wszystkim za przybycie, wszystkim mieszkańcom naszej gminy, ale również gościom spoza gminy. Witamy serdecznie. Cieszę się i gratuluję Stowarzyszeniu i mieszkańcom Koszów, że pierwszy przegląd pieśni podlaskich odbywa się tutaj w Koszołach. Pięknie, że kultywujecie tę tradycję podlaską, widząc po tych strojach, które tutaj są, ale po pieśniach, które będziemy dzisiaj właśnie wysłuchiwać. Jest to dzisiaj również piękna okazja, bo 470-lecie miejscowości Koszoły i czasami, jeżeli jest jakaś inicjatywa społeczna, wielu ludzi dzisiaj się pyta, a co będą z tego mieli? Proszę państwa, dzisiaj gdyby nie mieszkańcy, gdyby nie ten czyn społeczny, wielu rzeczy by w miejscowościach nie było i tego właśnie gratuluję mieszkańcom Koszów i dziękuję za to, że jesteście, że chcecie się organizować, uczestniczyć w wielu rodzaju przedsięwzięciach, także na ręce pana prezesa Czarka z Stowarzyszenia Tłoka składam te gratulacje i ten piknik rodzinny uważam za otwarty. Ptaszkowie śpiewają, nie byli to ptaszkowie, tylko trzej braciszkowie, co się wspierali o jedną dziewczynę, który ci ją dostanie. Nie ja to do łyna, czyje to pokosy, czy ja to...
i do wody, razem by mnie prowadzała, chodzi do wody. I dumaje przy okomani. Tam w komorąci za pirogami, ola, ola, za pirogami stajało łóżeczko z pirynogami, ola, ola, z pirynogami. Na tym łóżeczku Jasieńko leży, ola, ola, Jasieńko leży. U prawej ruczonki skrybanki dzierży, ojra, ojra, skrybanki dzierży. Ta jak skrybonka choroszo graje, ojra, ojra, choroszo graje. Oznaty, co on dumaje, ojra, ojra, co on dumaje. A on za worą, on tam za jesom za worą. Co przeglasiła, ho, praj, rycu, raj,